Wiecie co, to jest niesamowity paradoks. Chcemy być szczęśliwi, ale główne narzędzie, które za to odpowiada, nasz mózg, w ogóle naszym szczęściem nie jest zainteresowany. Nasz mózg nakierowany jest na to, żebyśmy unikali bycia nieszczęśliwym. To tak, ale szczęście to nie jest jego celem. W 1885 roku przedstawiciel brytyjskiej kolonii w Indiach, Edmund Burton, zaobserwował ciekawą rzecz. Zatrzymując się w pewnej wiosce, zauważył, że mieszkańcy tej wioski stworzyli pewien ciekawy sposób łapania małp. Polegał on na tym, że brano kokos, wydrążano mały otwór od góry, przez który wsypywano do środka nasiona będące przysmakiem małp, a następnie zostawiano ten kokos na ziemi. Małpa, wyczuwając zapach nasion, zbliżała się do orzecha, wkładała łapę od góry, ale w momencie, kiedy chwyciła nasiona, zaciskała pięść, przez co nie mogła wyciągnąć już łapy ze środka. Wtedy podchodzi do niej ktoś, kto ją próbował złapać. Powiedzielibyśmy, co za głupia małpa, lepiej puścić te nasiona i uciekać. A jednak większość z nich tego nie robiła. Powiem tak. My nie jesteśmy wcale od małp inni. Również skupiamy się głównie na tym, żeby nie stracić. A mnie interesuje nas to, czy jesteśmy w stanie coś zyskać. Pokażę Wam to na pewnym przykładzie, na pewnym przykładzie pewnego badania, które kiedyś przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Jak zwykle amerykańscy naukowcy. Dobra, jedziemy. Badanie polegało na tym, że ustalono nauczycielom, że będą wynagradzani za wyniki uczniów na egzaminach. Przy czym część nauczycieli usłyszała, że dostanie nagrodę już jakby na zapas, czyli dostaniesz nagrodę za dobre wyniki uczniów już dzisiaj, ale jeżeli za pół roku, kiedy będzie egzamin, okaże się, że twoi uczniowie wypadli słabo, będziesz musiał te pieniądze oddać. Druga grupa nauczycieli również dostała taką obietnicę, tylko w ich przypadku było to na zasadzie, jak zobaczymy wyniki egzaminów twoich uczniów, to wtedy i okaże się, że są dobre, to wtedy dostaniesz nagrodę, którą ci obiecaliśmy. I co się okazało? Okazało się, że nauczyciele, którzy obawiali się, że będą musieli oddać uzyskane już pieniądze, dużo bardziej starali się o to, żeby ich uczniowie otrzymali dobre wyniki na egzaminach końcowych. Nauczyciele, którzy widzieli tylko nagrodę za dobre wyniki swoich uczniów, ci nauczyciele wypadli ogółem gorzej. Znacznie silniej działa na nas coś, co jest negatywne, niż wizja czegoś pozytywnego. To, o czym mówię, zostało zawarte w teorii, którą stworzyli Kahneman i Tversky, bardzo znani psychologowie, potężne umysły, genialni ludzie. Kahneman i Tversky zaproponowali teorię perspektywy. Teoria perspektywy mówi nam o tym, że uczucia negatywne i pozytywne, które towarzyszą nam w momencie, kiedy przytrafia nam się coś dobrego albo przytrafia nam się coś złego, są różne w swojej sile. Co tak naprawdę to oznacza? To znaczy, że jeżeli ja zgubię 100 zł, to stracę tyle. Tak? Jestem zły, smutny, sfrustrowany, czuję się źle. Taka jest moc mojego uczucia negatywnego. Tego, którego chciałbym uniknąć. Natomiast jeżeli znajdę 100 zł, no to się ucieszę. Tylko, że radość będzie taka. Taki smutek, taka radość. Za każdym razem mówimy o zmianie naszego stanu posiadania o 100 zł. I tak to po prostu wygląda.
Zatem strata i zysk nie oddziałują na nas równie silnie. Pisałem o tym na blogu, pisałem, było to na podcaście. Zwróćcie uwagę. Przepraszam za to porównanie, ale zwróćcie uwagę. Jeżeli pijecie czerwone wino i wyląduje w nim mucha, to większość z nas po ten kieliszek wina już nie sięgnie. Ale co by się musiało stać dobrego, żebyśmy jednak sięgnęli? Jak zrekompensować komuś, kto doświadczył czegoś złego, to, czego doświadczył, poprzez dobre, pozytywne, pożądane doświadczenie? Zobaczcie, jakie to jest trudne. To, o czym mówimy, znalazło świetne zastosowanie w pewnej aplikacji stworzonej przez profesorów z Yale. Idea tej aplikacji jest bardzo prosta. Stawiasz sam sobie wyzwanie. Na przykład schudnę 5 kg w ciągu 3 miesięcy. Albo przygotuję się do przebiegnięcia maratonu w tym roku. Albo nauczę się 450 słówek do końca tego roku. Super. W jaki sposób zwiększyć swoją motywację do robienia tego? Załóż się ze mną. Załóż się ze mną. Załóżmy się o sumę, którą sam wymyślisz. Czyli na przykład wpłacasz mi dzisiaj 1000 zł. Jeżeli wykonasz to, co zamierzyłeś, ja ci to 1000 zł za jakiś czas zwrócę. Ale jeżeli nie wykonasz, to 1000 zł jest moje. Ta aplikacja to majstersztyk ekonomii behawioralnej. Wykorzystanie w praktyce tego, co wiemy, z badań naukowych. A mianowicie, większość osób, które podejmuje wyzwanie, sami sobie je wyznaczają, to jest ważne, motywuje się silniej wtedy, gdy mają wizję straty, której mogą uniknąć, niż wtedy, gdy mają wizję nagrody, którą mogą dostać. Dlatego aplikacja jak ta, o której opowiadam, działa. Unikamy straty, więc staramy się robić wszystko, żeby nie płacić, nie ponosić kosztów. Idea jest taka. Unikanie straty motywuje nas znacznie bardziej niż wizja potencjalnej nagrody. Musimy mieć w głowie, kiedy o tym myślimy, że ludzki mózg reaguje na stratę dokładnie tak samo, jak na zagrożenie wynikające z zauważenia węża. Pomyślcie, to jest coś, co można praktycznie wykorzystać. No i z tym was dzisiaj zostawiam.